dobry. Dzień dobry. Polska z panem? Tak. W takim razie dodam, że rozmowy są rejestrowane. Poproszę cenę potwierdzenia tożsamości, datę urodzenia oraz adres pana. Ja też informuję, że cię nagrywam. Urodzony w Polsce. Tak, i adres? Obecnie to ja mieszkam poza naszym pięknym krajem. A polski adres? Nie posiadam. A od jak dawna pan przebywa za granicą? Oj, długo. Kilkanaście lat. Ale jednak poproszę ten polski adres. Miła pani, ostatni na jakim mieszkałem, to było gdzieś na polu namiotowym. Gdzieś w okolicy lasu. Czy ja mam w systemie, proszę pana, na Leśną? No. Na Leśnej pan od dawna nie przebywa? No nie. Trochę wody już upłynęło w Wiśle od tego czasu. Aha. Rozumiem. No akurat w 2004 to jeszcze pan przebywał, bo się pan wylegitymował tym adresem. Dobrze, proszę pana, na pewno w jakiej sprawie się kontaktuje? No, pewnie po pieniądze. A z którego roku? 2004 roku. Aha, to trochę dawno. Grudzień 2004. To musi być poważna sprawa. Dobrze, proszę pana, ja się kontaktuję właśnie w tym temacie. No. Firma ten jest, była pierwotnym wierzycielem, aktualnym jest fundusz S1, 240 zł 85 groszy. Taka jest kwota zadłużenia. Zadłużenie oczywiście rośnie o odsetki. Hola, hola, miła pani, to mocno przedawnione. A słyszał pan o czymś takim jak zobowiązanie naturalne? Ja, proszę biec do sądu w takim razie. Proszę pana, sam zaprzecza pan swoim słowom. Chwila, chwila. Jakim ja słowom zaprzeczam? Proszę pana, artykuł, proszę pana, dokładnie 353, paragraf 1 kodeksu cywilnego, proszę pana. Przedawnione roszczenie staje się zobowiązaniem naturalnym, nie wygasa i nadal istnieje, traci jedynie cechę zaskarżalności, ale wierzyciel ma prawo dochodzić swoich należności, proszę pana. No, no. Pięknie pani czyta. Gratuluję. Jak pani może, to proszę dochodzić, choćby teraz, proszę pani. Między innymi, proszę pana, nie wiem, czy pan wie o tym, czy się konsultował pan z kimś, czy pan czytał w internecie. Możemy wpisać pana w krajowych rejestrach dłużników, wystawić pana wierzytelność na giełdę wierzytelności, tak zwane długi info. Nie wiem, czy pan już zapoznał się to z tą stroną internetową. Także upublicznimy, proszę pana, z imienia i nazwiska pana zadłużenie. No, długi info, to bardzo poważne. A tak by the way, proszę pani, to wszystko zostało spłacone pierwotnemu wierzycielowi. Dobrze, proszę pana, ja panu wierzę, to proszę o przesłanie dowodów wpłat. Oj, to mały kłopocik będzie. Dowody wpłat od 2004 to raczej już nieczytelne będą. Natomiast jeżeli ja nie dostanę takiego potwierdzenia, proszę pana, maksymalnie do 20, proszę pana, piszemy pana właśnie dane na giełdę wierzytelności, tak jak powiedziałam, długi info. No, długi. To będzie informacja, proszę pana, imię, nazwisko, miejscowość, zamieszkań. Zresztą może pan sam sprawdzić, w jaki sposób to jest podawane, prawda? Bo na pewno pan ma dostęp do internetu. Ojej, nie. Nie róbcie tego, dajcie mi może więcej czasu. Pani wie, że ja trzymam wszystko na google'owym dysku. Teraz to u mnie brak internetu. Niestety. Może to jakoś wyostrze, tylko najpierw muszę to odnaleźć. Okej? To proszę pana, w międzyczasie, nie wiem, może będzie pan u kogoś przebywał, tak, kto ma dostęp do internetu, bądź nie wiem, poprosi pan inną osobę, trzecią, która będzie mógł sprawdzić. A co jak nie będę miał internetu? Proszę pana, chce pan zgłosić oficjalną reklamację, proszę pana, bo tak naprawdę odpiszemy, proszę pana, bo jak najbardziej tutaj telefony służbowe są wykonywane. No, nie da się ukryć. Jak najbardziej mają podstawę, proszę pana, artykuł 509 kodeksu cywilnego, sesja wierzytelności. Na tej podstawie, proszę pana, kontaktujemy się z panem. Złożymy wyjaśnienia i na tym zakończymy, proszę pana, i w dalszym ciągu będziemy się kontaktować. Jak nie dam rady, to uprzejmie proszę do sądu moją sprawę kierować. Nie możemy tej sprawy kierować, proszę pana, do żadnego postępowania, proszę pana, bo ja już powiedziałam, proszę pana, na ten temat. Zobowiązanie naturalne, proszę pana, i będziemy je w ten sposób dochodzić, że wpiszemy w pana we wszystkich możliwych rejestrach, proszę pana, dłużników, plus do tego długi info. Aha, no tak. Te długi info to najgorsze. Czyli pozostanie wam tylko nękanie. Naturalnie rzecz jasna. Poznam pana z definicją nękania, proszę pana.
Absolutnie. Proszę pana, artykuł 23 ustawy o ochronie danych osobowych, proszę pana, prawnie usprawiedliwiony cel. Proszę pana, jest pan dłużnikiem, mamy jak najbardziej prawo jako wierzyciel kontaktować się z panem. Może pan sprawdzić, proszę pana, w kodeksie cywilnym, proszę pana, w ustawie. Proszę pani, macie prawo do kontaktowania. No i to by było na tyle. A ja mówię, że nie jestem wielbłądem. Wszystko zostało opłacone, a państwa cesje są zmyślone. Pana zarzuty są bezpodstawne. No to proszę działać, czyli co? Trzeba dalej dzwonić. Proszę pana, była cesja wierzytelności z firmy. Stwierdzić, że nie odnotował z pana strony takowej wpłaty, dlatego sprzedał zadłużenie do firmy. A to wspaniale. Czy do funduszu, tak? Który w tym momencie zajmuje się... O kurwa, dobre to jest, nie ma co. A czy wy wiecie, co wykupujecie? Kwestia sporna, proszę pana, oczywiście to wyjaśnimy, jeżeli pan prześle dowód wpłaty, proszę pana, może być nawet drogą mailową, nie widzę problemu. Na tej podstawie, proszę pana, będziemy wyjaśniać sprawę. Ale póki co, proszę pana, stwierdziło, proszę pana, że nie spłacił pan tego akurat konkretnego. Póki co ja mam wam udowodnić, że nie jestem wielbłądem. A ja nie wiem, czy mi się chce to robić. Wy tylko marnujecie mój cenny czas, a do tego dzwonicie o dziwnych porach. Proszę pana, my pracujemy według polskiego czasu. A to, że w tym momencie pan przebywa za granicą, to nie wnosi też nic do sprawy. No jasne. Sprawy nie ma, a jak wy macie, to wasz problem, nie mój. Proszę pana, czekam ewentualnie do 20 kwietnia na dowód wpłaty. Inaczej, proszę pana, wpisujemy pana na giełdę wierzytelności długi info. Do usłyszenia. O łaskawa pani, ewentualnie, to wy możecie czekać, że odbiorę telefon od was.